Jakby tak spróbować nakreślić portret jeszcze Marii Grzegorzewskiej. No, to był człowiek bardzo taki bezpośredni, ciepły. Nie tworzył żadnej aury koło siebie wielkości. Właśnie nazywaliśmy ją panią Grzegorzewską, a przecież była profesorem już wtedy, kiedy ja się uczyłam. Gabinecik, w którym pani dyrektor była, to rzeczywiście świadczył o skromności osoby. Widocznie nie przywiązywała wagi do wystroju czy jakiejś tam takiej pompy. Jeżeli chodzi o stosunek i wypowiedzi, czy takie zainteresowanie, to jest nawet trudno, tak jak mnie, trudno określić to, bo tak. To było takie kunszt. To było. To nie tylko dodawało jakieś odwagi czy otuchy, ale czyniło, że człowiek się poczuwał takim bardziej pewnym siebie. Niesamowita skromność. Po prostu urzekała swoją taką skromnością, tak jak gdyby sama, jeszcze nie wiem, czuła się wcale nie jako wielki człowiek, tak. Tylko po prostu jeden z nas. Czyli z twarzy, taka, z ruchów biła tak, życzliwość. I taka serdeczność tak. Przy takim, to nie był jakiś śmiech, tylko takie matczyny, takie dobroć, taka tak. Matczyna. Bo to była taka pojęcie, czy nazwa mama, ale zachowanie jej dawało podstawy, żeby tak myśleć, bo na przykład w czasie jej choroby zawału, to było w 56 albo na początku 7 roku. Napisała do nas list, taki jak mama do dzieci. Tam napisała, że już jak się czuje, że już ile kroków zrobiła. Po 56 roku delegacja Ministerstwa Oświaty jechała do Moskwy. I pani dyrektor dostała też miejsce, tam zaproszenie. Więc, a mrozy wtedy były potężne, więc się radziła nas i opowiadała, jak się tam ubrać i co ubrać. Nawet powiedziała, nie miała czapki chyba, to po bracie taką skórzaną od brata wzięła. Więc tak się dzieliła z nami jak matka. Była bardzo taka bezpośrednia, a poza tym miała bardzo dużo przyjaciół. I wśród absolwentów, i wśród współpracowników, i wśród innych ludzi. Na przykład Zofia Malynicz, aktorka, no tak. Była tak bardzo Grzegorzewskiej oddana, że nawet, mimo że była bardzo zajęta, ja pamiętam, że do pani Malynicz można było dzwonić tylko o godzinie 2:00 i ona wyjeżdżała na praktyki ze studentami, żeby właśnie ich jakoś w zakresie teatru przygotować, w zakresie recytacji pięknej. Podkreślała to, że nauczyciel powinien przede wszystkim dążyć do poznania dziecka. Nie tylko tego w klasie ucznia, ale jego środowiska i domowego, tak jest. I otoczenia. I nawet sugerowała, żeby wpływać na ewentualne jakieś przemiany. I tym swoim postępowaniem to jednak zaraziła nas, że my, ten sposób myślenia, tak chociaż nie mówiła, to my jednak, ja wdrażałem to na przykład. Wszędzie wszystko znaczy człowiek, pamiętam taką jej wypowiedź tak. Z listów, bo to jest ważne i ona swoim życiem dowiodła, że tak właśnie jest. Postać Marii Grzegorzewskiej po prostu, nawet dla moich koleżanek, dla mnie osobiście, no to po prostu wielki autorytet i wielkie człowieczeństwo, jakim wykazywała się nie tylko w listach, ale taka była na co w codziennym życiu. Bo można pięknie pisać, a zupełnie inaczej oddziaływać na innego. Zawsze ważna dla niej była prawda, a różnie było politycznie z prawdą. Więc ona była po stronie prawdy. I to jest chyba wielka sprawa dla Polski. Powinniśmy być dumni, że była taka osoba skromna, nie rzucająca się w oczy, nie wymagająca dla siebie, a tyle wniosła. Niesamowita postać.